Jak napisał ksiądz kardynał Franciszek Machalski w przedmowie do książki o Arce Pana, jej dzieje, a zwłaszcza ćwierć wieku zmagania o budowę, są jakąś syntezą historii ludzi wierzących i Kościoła w Polsce po II wojnie światowej. Srebrny medal Krakowie Merenti jest wyrazem naszego najwyższego szacunku dla dziejowej roli tej wspaniałej świątyni. Stoję tutaj dlatego, że do Nowej Huty przyszli ludzie, którzy inaczej pojmują ojczyznę. U nich ojczyzna jest ojcowizną. I oni się nie dadzą tak wyplewić, wyplenić. Mają poczucie wolności, godności i są świadomi swojej wiary. Ja tym ludziom chciałbym podziękować najserdeczniej, jak umiem. Zawsze mówię, że jestem z Hiszpanii, z Grecji, z Indii, nie wiadomo skąd. Rodzice w sumie, jeśli chodzi o naukę, dali mi wolną rękę. Zawsze mówili, że edukacja jest ważna, żeby chodzić do szkoły, uczyć się, ale czasem były przypadki, że kiedy chciałam iść na wagary, to rodzice nigdy mi nie mówili nie idź. A co ciekawe, dziadek, który w tej chwili ma 81 lat, on wie i do tej pory nam mówi, że nauka jest bardzo ważna. W tej chwili pracuję jako asystent romski oraz prowadzę stowarzyszenie Harangos, które działa na rzecz edukacji dzieci romskich. Jak angielsa, co masz powiedzieć po załaskie? I ty kto właśnie sawo ręka łęczawem cyknen? Łaba też mi rad cyknia kaj te barecie. A upre sochi? Upre też gadzie wysz. A joki no kajpe. Joka kawidzia i super. Jeszcze raz. Widzę, że trzeba im pomóc, że na przykład takim, którzy nie umieją wypełnić, załóżmy, prostych pism do różnych urzędów i tak dalej, to tak jak na przykład ja, moja siostra czy inni Romowie, którzy są wykształceni, są w stanie im w jakiś sposób pomóc. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy świat jest dla mnie bezpieczny, czy niebezpieczny. Wszystko wydawało mi się, że jest okej, że można sobie wszędzie chodzić, że nikomu się nic nie stanie. Do momentu, aż znalazłam się w technikum budowlanym i tam się jednak okazało, że ja jako Romka, czy dwie pozostałe dziewczyny, które ze mną chodziły do klasy, też Romki, okazało się, że chłopcy po prostu nas nie lubią przez to, że jesteśmy Romkami. Nie chcieli z nami w ogóle rozmawiać. Czuliśmy się w jakiś sposób dyskryminowane. Oprócz tego dużo słyszałam sytuacji, gdzie na przykład Romom wybijali szyby w oknach tylko przez to, że właśnie są Romami. De la scierie Nova Huta, donc la création des Solidarność. Et donc, vous voyez ici tous les
principaux personnages. To już kolejna wystawa realizowana przez Muzeum PRL-u, Nowochódzki Oddział Muzeum Historii Polski. Kolejna wystawa poświęcona Nowej Hucie, a szczególnie temu rozdziałowi, który dotyczy nowochódzkiej walce o wolną Polskę w latach 80. To taki epizod w historii Solidarności kompletnie zapomniany. To są bohaterowie drugiego planu, nieznani. Ludzi nie z pierwszych stron gazet, nie posłów, nie senatorów, a ludzi zwykłych. Ja to nazywam takich małych mróweczek, które w tamtym czasie pracowały i działały na naszą rzecz. Dzięki panu Maciejowi Machowi, który zorganizował 30. rocznicę powołania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, czyli tej komisji, która zawiązała się w Nowej Hucie po delegalizacji Solidarności, po wprowadzeniu stanu wojennego. No i jesteśmy, żyjemy i chcemy, aby ta Polska rozwijała się w tym kierunku, w jakim walczyliśmy kiedyś. To zdjęcia kompletnie nieznane i nigdzie jeszcze dotychczas nie pokazywane. Nam udostępnili je właśnie działacze Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, które przechowywali je czy to w rodzinnych archiwach, czy też w archiwach w kilku kościołach nowochódzkich. Pokazujemy w miejscu, którym 20 lat temu jeszcze stał Lenin, więc myślę, że taka godna zmiana miejsca.